Siema, tutaj Bartek, a dzisiaj chciałbym zrobić PS Empire, czyli Imperium PowerShella. Dowiedz się, jak korzystać z PowerShell Empire. Potężnego frameworka posteksploracyjnego, eksploatycyjnego. No, wiecie, o co chodzi. No i dobra, wdroż maszynę i odkryj, jakie eksploity na maszynę jest narażona. Wskazówka, podpowiedź, zwróć uwagę na nazwę wirtualnej maszyny. Polecam uzupełnić pokój Blue przed tym pokojem w tym celu. Blue już dawno zrobiłem. Dobra, wdroż maszynę i dowiedz, jakie rodzaje eksploitacji skrzynka jest podatna. No to ja tutaj użyłem sobie pełnego scana mapem z dodatkowo script vulnerability. I tutaj mamy... Boże. 3389, RPD, jak się nazywa RPD? Pulpit wirtualny, pulpit zdalny. Tu kilka exploitów nam się pokazało ciekawych. Medium hide, hide brzmi nieźle. I tu jakieś też pierdoły, coś z sambą. Bo to jest samba, jak widzimy, dokładnie. No i dobra. Wykorzystaj lukę, aby stworzyć shella. No to od razu mamy shella na starcie. Czy tu będzie jakiś znany? Zdany CVE. O, Eternal Blue. Eternal Blue do samby, no to dobra. Eternal Blue to możemy sobie odpalić. Nawet nie musimy, Boże, po co ja odpalałem pulpit wirtualny? MS Console. No to Eternal Blue nam stworzy od razu shella. Tak, no podajemy IP i tyle. To jest Eternal Blue właśnie. Dawaj, dawaj, dawaj. Ty nawet innych nie musimy szukać. W sumie jak tak pomyślę, to w Blue chyba właśnie był ten. Ta podatność. Dobra. Search. Który to był teraz? To był ten, nie? Dwa. Dobrze mówię. Show options. Options. Tak, tylko airhost. No jeszcze możemy, przepraszam, to tylko. Fajnie mieć też jakiś tutaj dostęp, nie? Jaki kurwa lock level? L. Dwa razy, bo to się buguje nieraz. Jest, jest, jest. Run. Anti-Authority System, no... Większej władzy nie mamy. Nie da się mieć większej władzy. Kurwa! No, w Windowsie. Przepraszam za tą kurwę. Dobra, instalacja. Potężny framework post-eksploitacyjny, który pozwala nam wykonać różne funkcje, takie jak eskalacja uprawnień, zbieranie haseł, świadomość sytuacyjna i wiele innych. Przejdź do OPT i se pobierz to. Rozumiem, że to jest u mnie na maszynie. CD, OPT, sudo, ty gnoju. Czemu mi tak życie utrudniasz? Dobra. Następnie, jaka instrukcja dokładna w ogóle? Przejdź do Empire i odpal to, dobra. CD Empire. Odpal tego. Jakieś problemy, permission denied. Sudo by trzeba będzie dać, nie? Sudo, czyli proszę. Ha, ha, ha. Żarcik linuxowy. No już, już. W sumie mógłbym to... Nie chcę anulować, bo coś się spierdolę zaraz, nie?
No właśnie. No wiem, że nie mam dostępu, ale chuj anuluj. Teraz będzie lepiej? Mój potężny frameworku. Postexploitacyjny. Działaj, proszę. No wszystko na razie idzie jak po maśle. O kurde. Jakie tutaj kolorki się pojawiają fajne, różowe. Chociaż to by bliżej magenty było. Nie wiem, mogę to spauzować w sumie, no, mogę. Nie wiem, to jakieś hasło mamy podać. Enter server, jakiś password. A zaraz. For random generation. Może być enter. Świetnie, setup complete. I tu jest takie coś, żeby... Jest. Kiedy przyjdę do monitor, wpłać hasło na godzinę, możesz postawić puste. Należy zapisać gdzieś na przykład. Okej. Okay. I tak mnie ciekawi, czy ja mogę. Tak nie mogę, dobra. A tutaj mogę? Tu jest Empire. O. Pół głowy kogoś ze Star Warsów. Klona ze Star Warsów. Dobra, listeners. Jeśli masz zamiar grać w piłkę, najpierw musisz nauczyć się łapać. Podobnie jak w tym przypadku przechwytywania odwrotnego strzela za pomocą netcata, najpierw musimy skonfigurować nasłuchiwanie, aby poprawnie obsługiwać dowolnego agenta, którego zainstalujemy na naszej zaatakowanej maszynie. Odpowiedz na poniższe pytania. Korzystając z pomocy dla listenera, słuchacza, a następnie stwórz podstawowego listenera. Po uruchomieniu Imperium wpisz help, aby wyróżnić różne menu, które menu udostępniamy, ale mieć dostęp do listenerów. Listeners? Tak. Uruchom to w podobny sposób do uderzenia Cobalt Strike Metasploit. Powoduje to uruchomienie kontekstowego podmenu. Na potrzeby tego samouczka będziemy używać listenera HTTP do przechwytywania naszych połączeń. Use type HTTP. Ha. Wpisz. Use listener HTTP. O, teraz będzie git. O, jest, dobra. Możesz dwukrotnie dotknąć karty, aby wszystkie... Use listener. Jakie polecenie możemy wpisać, aby wyświetlić wszystkie opcje związane z wybranym trybem nasłuchiwania? Select listen types. Info brzmi najsensowniej. I jest to info. Gdy pojawią się informacje dotyczące listenera, przejrzyj je, aby znaleźć niektóre z najbardziej interesujących opcji, które możemy ustawić, aby lepiej ukryć nasze działanie, z których opcji możemy skorzystać, aby ustawić konkretne godziny, w których będzie aktywny.
Mogę zrobić tak? Jump to listener's menu. Kurwa, nie wiem, co ja mam zrobić. Jakiś za głupi na to jestem chyba. Jest. Już wygłupiałem, czy mam internet, czy to jest złe. Podobnie jak w przypadku zmiany, potrzebujesz przeglądarkę, w której możesz ustawić tak, aby pojawił się inny agent użytkownika. User agent. Nie tak? To co będzie, jak nie user agent? Ty no, halo. Default Gmail, default profile, a może to default profile w sumie, no? Pasuje, świetnie. Jakie opcje możemy ustawić port? To zgaduję. Zgadłem, jej. A jest tu też takiego? Jest. 7. Oprócz zmiany profilu naszego programu, możemy zmienić wygląd naszego serwera. Jaką opcję muszę ustawić, aby to zmienić? O, ja pierdolę. Kontekstu pełnej pomocy, które masz, ta opcja może się nie pojawić, jednak z rzadki przypadek, aby zapewnić dalszy kontekst, bo ten wersja zdrowa może skończyć zmienić. W tym kontekście chodzi o zaciemnienie, chodzi o obfuskację. Kurwa. No cóż.
Dobra, sprawdziłem, że ta odpowiedź uległa zmianie w trakcie tworzenia w ogóle tego pokoju, czyli nie dostanę informacji kiedy, ale pewnie z pół roku temu, rok temu. No i teraz odpowiedź obecna to jest server version. Obecnie tutaj tego nie znajdziemy. No, to chciałem powiedzieć. Dobra, teraz uruchom nasz nowo utworzony detektor na porcie 80 za pomocą polecenia execute. Jaki komunikat wyświetlany po pomyślnym u... Set port 80. O. Set host. Co? Co? Okej. Listener successful started. Aha. 9. Możemy sprawdzić, czy nasz detektor jest aktywny, wpisując jakie polecenie. Ta sama komenda, którą użyłeś do otwarcia. A, czyli to będzie ta komenda. Tak. O, paczek ładnie działa. Metasploit jakiś lepszy. Stages. Dobra. Nie znam tego słowa. Stagers. Metaforycznie i dosłownie przygotowały grunt post-eksploitację, pobierając pozostały kod i powiązane informacje niezbędne do zrobienia pełnoprawnego agenta. Najpierw wpisz polecenie. No wy kurwy. Ja pierdolę. No napierdolę dzisiaj z tym zadaniem, naprawdę. No jest coś takiego jak już z tym. No to czemu nie działasz? Invalid stage module. Nie no, pierdolne dzisiaj jestem, naprawdę. Robię drugą próbę, bo się poddałem, zresetowałem sobie tę aplikację. Dobra, czy jest tutaj taka opcja na początek? Jest. Czy mogę ją wybrać? Nie mogę. Czy mogę wejść w listeners? Świetnie. A ty ciągle działasz tam. No i o chuj ci chodzi. Czemu się do mnie śmiejesz, kurwo? PS Empire. Nie wiem, tak z ciekawości zaprzeglądałem pliki i zauważyłem flagę numer 1 tutaj.
A tu nie ma żadnej flagi. Czyli prawdopodobnie to jest ten sam pokój użyty do innego zadania. Ach, to znaczy. No, tak mi się przypomniało. Tak chciałem powiedzieć, sorry. Kurwa, podziałało. No ogarnijcie. Dałem teraz i podziałało. Tab, tab. Świetnie. Dobra, co ja mam zrobić? Dwukrotnie pozwalam użyć pliku wsadowego, czyli batcha. Batch file. Mamy bash, ale to nie jest bash. To ma być... Kurwa... Windows. Shell. To może jednak będzie bash? Czekajcie. Macho? Dobra, po kolei, tak o. Nie. 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 A jest bad. Bo bash będzie w Linuxie, to ma być Windowsowy. Czy to jesteś ty? Tak jest. Dobra. Zakończmy nasze poprzednie polecenie i wybierz opcję pliku wsadowego. Naciśnij Enter, aby je zakończyć. Finish our... Ale ja coś rozpierdolę. Ty, a to nie jest po prostu to? A to jest głupie. A daj nam ci łapkę w górę, kurwo. Bo coś nowego jest. Dobra. Teraz. Help tutaj? Tak. A info? Info wygląda ładnie. Dalej. Trójeczka. Ponieważ wcześniej ustaliliśmy nasz detektor na używanie HTTP, musimy teraz ustawić powiązanie z naszym stagerem, które tworzymy, aby pasowało do tego. Jaką opcję musimy wybrać, żeby użyć tego powiązania? Listener? No pierwszy? Tak. Dobra. Czwarte. Wpisz execute, aby zakończyć wykonanie naszego stagera. Gdzie jest? Dobra, listener value. Nie wiem, zobaczymy, może się uda. Listener, a jeszcze na mnie set będzie, nie? Set HTTP. Nie wyrzuciło błędu? Okej, okay. Używając dowolnego shella, którego wcześniej zdobyłeś w naszym systemie ofiary, przenieś plik wsadowy stagera do systemu i go uruchom. Można na wiele sposobów, że nasz zegar jest przygotowany w zakresie transportu, bo w przypadku obsługi MS Venom. Okej. Okay. No dobra. To jest prosta metoda. Jesteśmy tutaj, nie? Bierzemy background, albo dajemy Ctrl Z. Ctrl Z. Ctrl Z. I teraz jesteśmy tutaj, jak widzimy w tym folderze Kali Kali, na przykład tutaj. No i możemy sobie zrobić MS Venom Shell to Meter Preter. Już nie pamiętam tego z pamięci. How to... Chyba było to. Teraz tak. Tak. Port 9999.
Kurwa, to jest bad. Czym się będziesz różnił? SH.pl. Chyba niczym, nie? Po prostu zmienimy nazwę na minus fraf, ASP, nie, na czym się różnisz. Ale ja kogoś zabiję dzisiaj, kurwa, wezmę gołymi rękami, rozpierdolę. Wezmę i tak gdzieś łeb, kurwa, o podłogę. Dosłownie zabiję. Dobra, jeszcze jest w sumie inna opcja. Mamy tego. Co ja kurwa zrobiłem? Dobra, i mamy teraz dwa szele, nie? No, co robić, już zgłupiałem, kurde. Chodzi o to, że mamy ten pliczek tutaj utworzony, nie? Launcher bat. Uda się? A, jeszcze. RAM. Dobra. Uruchomiliśmy tutaj szela. I teraz mamy... Kurwa, nie wyszło! Suka pierdolona! Przepraszam. Set session 1. Interpretation authority. Porty się nie nakładają. Calster. To jest problem. Show options. IP jest. Lhost. To jest mój host. Jest. Handle true. Session 1. Suka. Dobra, mogę. Kurwa, jak to się robiło? Teraz. I... Ja bym sobie chciał wysłać ten ten pliczek i nazwać go... To chyba się wysłał, nie? Załóżmy, że się wysłał. Załóżmy, że zrobiłem to wszystko dobrze. Jebać, pewnie źle. Dalej. Agenci i usługi postekwatacyjne. Rób porządne rzeczy. Najpierw wpisz agentów, aby zacząć zarejestrowanych. Czyli co? Nie wiem, co mam zrobić. Po wpisaniu agentów, aby wyświetlić zarejestrowanych agentów pod menu, agent staje się aktywny. Korzysta z menu pomocy. Aha, dobra. Agents. Nie wiem, co dalej. Świetnie. Jakiego polecenia używamy do interakcji z agentem? Interact. Brzmi nieźle. Działa. 4. Co to by było, gdybyśmy chcieli wymienić wszystkie zebrane przez nazwy użytkowników? Krec? Tak, 5.
Co byśmy chcieli dezaktywować agenta, aby uniknąć wykrycia? Clear? Yeah. Sleep. Tak. 6. Chcieli usunąć agenta. Kill. 7. Przechodząc do modułów, z jakiego procesu możemy, aby je poszukać? Te dłuższe, nie? Search moduł. A, nie mam tego użyć, nie? Jednak nie. Zacznijmy od najważniejszego modułu. Moduł odtwarzający konkretną piosenkę AC/DC. Nie, no, jest takie kurwa kpicie chyba. Jest takie coś? Nie, no, bez jaj, no. Thunderstruck. Naprawdę jest taka komenda? Jest! Dwie nawet. Dobra. Jest tutaj Thunderstruck. Dobra, ciekawe. Dobra, które to będzie? Raz, dwa, trzy, cztery. Okienka. Raz to pierwsze. A co by było, gdybyśmy chcieli wykorzystać zrzut LS-a za pomocą popularnego narzędzia do zbierania poświadczeń systemu Windows? O kurwa. Mimika. Ja to dobrze napisałem w ogóle? Tak z ciekawości? No, jaka jest podpowiedź? Bo to może by nie być to. Jestem kurwa genialny. Cztery słowa, wszystkie długie. No cóż. Aha, ja to tak zrobiłem. Tu jest, się zaczyna, dobra. O, dobra, 10. Czasami możemy nie mieć poziomu uprawnień, które wymaga do wykonania dalszych działań. Jakiego zestawu modułów możemy użyć, aby obejść UAC? Czym jest kurwa UAC? Tak z ciekawości? Nie wiem. Nie wiem, czym jest UAC. A może duże litery się liczą, to jest Linux. Nie w tym wypadku. User account control. Sam. Coś wyżej mi pokażesz? Account. Czyli sam. I sam. Czy to będziesz sam? Chyba nie. A, zaraz. W takim razie to będzie help chyba, to jest krótsze.
Serio? Czemu nie mogę? The fuck? Ej, nie mogę cofnąć bardziej. What the fuck? Cofam i chuj. Aha, no dobra, ciekawe. Wpisałem tą komendę. Takie coś wyszło. Ja bym szukał tylko jednego słowa. No to jest słowo na 9 znaków. To wygląda zachęcająco. I tylko... O, jeszcze tutaj. Jeszcze to wygląda zachęcająco. Zobaczmy. Najpierw to. Teraz to. Było dobrze. Świetnie! Jaka rodzina modułów pozwala nam zerwać dodatkową informację w sieci, o której się znajdujemy? Kurwa, to może być ciężkie. Tutaj odpowiedź brzmi bardzo podobnie do tego, co potrzebujemy, tylko że to jest 5 znaków. Host Recon. Host Recon. No nie. Próbowałem wpisać... jak ja to znalazłem jeszcze? O tutaj, wpisałem Gather i wyszło mi jako Host Recon. Przeczytałem, że to pasowałoby. A jakbym dał samego Recona w sumie? Jest takie coś? Nie widzę. Może w odpowiedzi będzie pasować? Jest! Dobra, proces może być stabilny, jak przejść na inny proces, będzie to wymagało odpowiedniego modułu, żeby przejść na inny proces. Aha. As empire migrate to another process. Ale gówno do metasploitu. Okej, czyli nie tak. Execute, tu widzimy ten. A. Proces, explorer, list. Nie ma żadnego. Management. Za krótkie. A może będzie coś takiego jednak? Kurwo. No jak łatwo. Wreszcie, jakiego modemu możemy użyć, aby uzyskać zdalny dostęp do pulpitu naszych celów? Ja bym dał RDP. I dobra, teraz czego szukamy? To lub to lub to. To wygląda zachęcająco. Easy. Dobra. Tyle ode mnie, dziękuję za uwagę. I na razie. Na pewno nie będę chciał z tego korzystać. Ale miły pokój, miły był. Siema.